Na początek powiemy sobie, jak tworzyć obiekty inteligentne, a w następnych filmach zajmiemy się omówieniem ich cech. Ja mam teraz w Photoshopie otwarte dwa obrazki, zdjęcie drogi oraz zdjęcie posągu z Wyspy Wielkanocnej. Przeciągnę teraz tą warstwę do warstwy drogi i nauczymy się tworzyć obiekty inteligentne. Żeby tę warstwę przeciągnąć do drugiego zdjęcia, klikam na tej warstwie w tym miejscu, przeciągam ją na zakładkę ze zdjęciem drogi, a następnie przeciągam w obręm zdjęcia. Tutaj puszczam i nasz posąg już znalazł się na zdjęciu. Na początek skopiuję tę warstwę jeszcze dwukrotnie. Wciskam w tym celu Ctrl J. Powstały mi tutaj trzy kopie mojego posągu. Rozsuńmy je nieco. Kopię odsuniemy w to miejsce i kolejną kopię przesuniemy jeszcze nieco na lewo. Spójrzmy teraz w jaki sposób możemy tworzyć obiekty inteligentne. Najprostszym sposobem jest kliknięcie na dowolnej warstwie, następnie kliknięcie prawym klawiszem myszy na tej warstwie, ale uwaga nie w obrębie tego obrazeczka, nie w obrębie miniaturki, ale na prawo, gdzieś na nazwy albo jeszcze bardziej na prawo, i stąd wybieramy Konwertuj na obiekt inteligentny. Nasza warstwa otrzyma dodatkową ikonę, która właśnie symbolizuje, że jest to obiekt inteligentny. Następnym sposobem zamiany warstwy na obiekt inteligentny jest również zaznaczenie tej warstwy, a następnie wejście w menu Filtr i tutaj. Konwertuj na inteligentne filtry. Funkcja ta nazywa się właśnie w ten sposób, dlatego że z inteligentnych filtrów mogą korzystać jedynie obiekty inteligentne. Tak więc w rzeczywistości jest to zwykłe przekształcenie na obiekt inteligentny, ale nazywa się nieco inaczej. Wybieramy tę funkcję, tutaj właśnie dostajemy ostrzeżenie, że warstwa będzie przekonwertowana na obiekt inteligentny. Wciskamy OK i gotowe. I ostatnia, trzecia opcja. Zaznaczamy warstwę tak jak poprzednio, a następnie wchodzimy w menu Warstwa. Obiekty inteligentne, i tutaj konwertuj na obiekt inteligentny. Wszystkie te metody zamiany na obiekt inteligentny są równorzędne, każdy powinien wybrać taką metodę, która najbardziej mu odpowiada.